Polskie Radio Białystok. Dobry, jestem w Lubinie, bramka. To było też blisko asysty, przy tym jak Ogniem nie trafił w bramkę właśnie pustej. No to może z tego występu być zadowolony, tylko też pewnie to nie jest po takim meczu, po takim remisie, po takich okolicznościach aż taki wielki powód do radości. Tutaj myślę, że nie ma co zwracać uwagi na to, że zagrał dobry mecz, to nie. My musimy się skupić, bo na własnym życiu przegrywamy wygrany mecz. Nie przegraliście, ale zremisowaliście. Przepraszam, tak, zremisowaliśmy. Rzeczywiście z tego powodu rozumiem, że sterowanie jest tak duże, że można traktować to też w kategoriach porażki. Znaczy, no inaczej traktuje się mecz, w którym przeciwnik nas deklasuje, jest o klasę wyższa, inaczej gdy to działa w drugą stronę, gdzie my prowadzimy mecz, gramy lepiej, przynajmniej tak to odczuwałem ja z boiska, a wynik jest taki jaki jest. Pierwsza bramka twoja w 40 minucie, rzadko się zdarza taka sytuacja, ale się zdarza, że zawodnik się cieszy, potem się złości, a na koniec się cieszy już tak trochę tylko w połowie, bo czas minął, zanim sędzia uznał tego gola. No tak, no. Druga moja bramka, na razie druga moja bramka w Ekstraklasie i druga w takich samych okolicznościach, gdzie strzelam bramkę i za chwilę jest sprawdzana przez wóz Warii. Na razie wóz ze mną dobrze współpracuje i jest to na moją korzyść, no ale tak jak mówię, wynik jest 2-2 i no jedziemy, można powiedzieć, w złych humorach do Białegostoku. Nie wrócę jeszcze do tej sytuacji z końcówki, kiedy ruszyłeś nową stronę pola karnego, no wyłożyłeś jak na tacy Edwinowi piłkę. Ja do tej pory nie mogę zrozumieć, jak on tego nie trafił. Ciężko powiedzieć, nie? Ciężko mi się jest postawić w sytuacji Mudriego i tak naprawdę no nie strzelił, ale też dużo innych sytuacji było, gdzie mi wyjął forens, można powiedzieć, praktycznie spod poprzeczki, gdzie machnąłem się głową, nie trafiłem w piłkę i no i gdzie to jest karygodne. Myślę, że Jesus miał też sytuację, gdzie na 16 meczu podałem i też to była dobra sytuacja, no tak naprawdę sytuacji mieliśmy, można powiedzieć, dużo i to jest nasze wina, że jest łapa. Bardziej doświadczeni zawodnicy nie potrafili tego wytłumaczyć, jak to się dzieje, gdzie mając 70 minut rywala pod kontrolą, właściwie już na łopatkach. On strzela bramkę trochę przypadkową, gdzieś barkiem i raptem wszystko się zmienia tak, że drużyna Jagiellonii w tym wypadku kompletnie jest w jakimś takim chaosie. Ty może potrafisz powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Znaczy ciężko to powiedzieć, bo wiadomo, wynik 2-0 jest na tyle niebezpieczny, że jak wpada bramka kontaktowa, to od razu jest jakaś taka dodatkowa presja i wydaje mi się, że niepotrzebnie graliśmy tak szybko piłką. Myślę, że powinniśmy kraść te cenne sekundy poprzez jakieś faule, gdzie ja mogłem kilka razy trzymać piłkę z przodu, przy tym 2-1 albo 2-0, by musieć faulę. Tej takiej boiskowego takiego cwaniaka nam potrzeba na następny mecz, żeby po prostu takie sytuacje miały miejsce, bo to są cenne sekundy.